przewidzieli, co się będzie działo, no i zabrali odpowiednie piki. Wygra polskie ID carry. Tak, coś w tym jest. Nie wiem, ciężko mi coś przewidywać nawet co do tego meczu. No za moment zobaczymy piki i bany. Champion Selek, panie i panowie. Rozpoczynamy, Gragas. Diego LeBlanc z strony Rokatów. Dochodzi Rajs. Zobaczymy również Rajza. Jakiś Sar... Oj, Kazik, twardo. Pytanie, czy zostanie zbanowana ta Lulu, bo ona często tutaj jest... Często nie ma kopie. Banów, nie ma banów z strony Kratona aktualnie, bo to też był taki okres, że pod niego sporo ich leciało. Ciekaw jestem, jak Sylver zagra nie Kratona. No tak, dwie polskie siły. Można by rzec, sześciu Polaków w tym meczu będzie rozgrywało. Nie, przepraszam, 7,5. 6,5 czy 7,5? 6,5. Okej. Okay. Trzeba umieć liczyć. Evelyn też nie zobaczymy. I ostatni ban Rokat. Coż to będzie? Oczywiście to strona w stronę Kevina. Mówiliśmy pół, bo pół Niemca, pół Polaka w nim przesiaduje. Widzimy, że tutaj bany. Bany, które widzieliśmy wcześniej. Rajs, który jest dosyć ciężką postacią. Evelyn w drugim może naprawdę dużo zrobić. LeBlanc, Zix. No i Kha'Zix, nieszczęsny Kha'Zix, z którym mieliśmy problemy. No i Lulu wywołana do tablicy. No i nie zobaczymy Ryzeover, lubi tym Ryzem tutaj. Jak również na topę go można tutaj zabrać. Sporo midlanerów strykanych z tej gry. Mnie najbardziej interesuje ten pojedynek jednak AD Carry. To tutaj główny, myślę, będzie grane. I Lulu odstrzało, to jest tak klasyk. Taki schemat się teraz powtarzający. Nie zwolnisz Lulu, to ona od razu jest wybierana. Tak dobra postać aktualnie. Patrząc i ciekawe, czy Over znowu Yasuo będzie grał. Czy jednak coś innego, bo znowu on jest w takiej sytuacji, że właśnie nie ma, nie wiem, Ziggsa, Gragasa. Co by mógł tutaj zagrać na środku? Uśmiecha się, Over. No jest Nidalee. Renekton na pewno na topie. Czy to będzie Lulu na topie? To jest pytanie, bo nie widzieliśmy chyba w ogóle w dzisiejszym dniu Lulu na topie. Głównie support i mid. Szywana na Renekton, Lucian. No czyli właśnie, jakiś na środek kogo? Albo support. No, czy to będzie Caitlyn, Selavera? Myślę, że nie będzie ryzykował tutaj niczego innego. Skoro ma open, to czemu by nie? Ciężko spekulować, poczekajmy na wybór. O, Jinx też byłaby nie, chociaż to z Thrashem, tą Jinx? Z Thrashem, z Morganą? Leona jest open. Leona też jest, ale ja myślę, że to nie będzie Leona. Tutaj jest no, inny jest... sens. Fiddlestick? Oj, to był taki sezon zeszły. Poprzedni. Ale tamtego czasu troszeczkę minęło. Czy zostawiam supporta na koniec? Jungler będzie teraz wybrany. Na to wygląda. Eliska, Junkos. Junkos z Eliską. Wobec tego... Tak to planują rozegrać nasi polscy zawodnicy. Co zrobią zawodnicy Millennium? Mamy Lulu, mamy Szywanę, Luciana, Vayne. Are you serious? No. Ale Leona tutaj switch. Blitzcrank, it's... czyżby podejście numer 2? Jayle po prostu siedzi i... Jayle to mashup. I tak przypadkowo lock na Ashe. Czemu by nie? Karma? O, będzie mocno. No, chyba będzie Leona, będą twardo tam grać. A zobacz, jak na Blitza przeskakiwa, to wszyscy bili brawo właśnie. Wobec tego Wukong na dżungli. Też był taki tydzień, że Wukong, nawet dwa tygodnie, gdzie Wukong był co grę wbierany na dżunglę i się mega sprawdzał. Zwłaszcza w połączeniu z Yasuo, swoją drogą. No, ale tego Yasuo tutaj właśnie w zestawieniu drużyny Millennium nie mamy. Czy będziemy mieli w polskim? Raczej nie, mamy małe szanse na to. Dokładnie, Nidalee na midzie.
będzie podejmował Overpool, oczywiście Lulu, Renekton będzie podejmował oczywiście Shyvana, Alice na Wukonga w dżungli, no i na bocie Lucian, Leona, Jinx, Morgana, czyżby? Myślę, że tak, na Leonę to będzie Morgana. Powinno być, bo to całkiem dobra opcja, jeżeli chodzi o tą postać. Jest Spell Shield, Leona nie będzie mogła się przystać i po prostu wyssać to, co posiada na przykład AD Carry. A szczerze mówiąc, zestunowanie go, no jest Morgana, oczywiście wiadomo, jeżeli grasz na Leonę, to właśnie Morgana jest odpowiednikiem na nią. I to się ciekawi, czemu ta Jinx była wybrana przez Silvera. Jak dla mnie on się o wiele pewniej czuje na tej Caitlyn, no ale może przez ten cały czas w LCS-ach troszeczkę się pozmieniało i on sobie już odpuścił tą postać na Millennium, taki wybór. I zobaczymy. Dużo się zmienia, jeżeli chodzi o naszych polskich zawodników. Oni cały czas tutaj, no wiadomo, Renekton, Trundle, Shyvana na topie. Elis, Kha'Zix, Lee Sin, Pantheon w dżungli, Namiz, Ryze, Yasuo, Zix, Gragas, LeBlanc. Jako AD Carry Jinx, Caitlyn, Lucian. I chyba to są trzy postacie, które widzieliśmy u Celavera. Chociaż tak, mogę się mylić. No i na supporcie Thresh, Anka, Morgana i chyba ani razu, albo tylko raz, albo dwa Leona. Nie wiem, czy kiedykolwiek nasi zawodnicy próbowali grać właśnie z Karmą na bocie. Chyba nie. Znaczy przynajmniej ja sobie nie przypominam, ale może był taki jakiś dzień. Oni raczej tak spokojnie, tam Anką było grane, dużo Thresh'em, przecież Vander lubi tą postać, jeżeli chodzi o Rokkad. Nie wiem, ciężko mi spekulować w tej gry, na 80%, podobnie jak u nas na czacie, zauważ. U nas też wyniki 83,7% dla Rokkad, 8,1% w zasadzie kropka powinno być dla Millennium i 8% głosów nieważnych. Także zobaczymy, jak to się przeniesie na Zamorez Drift. Panie i panowie, zróbcie hałas dla Teamu Rokkad oraz Millennium. Obie ekipy właśnie na murawie, mógłbym rzec. I zobaczymy, czy będziemy widzieli jakieś invady. Millennium jest znane z tego, że oni właśnie takie rzeczy lubią rozgrywać. A jak my się właśnie przyłożymy do tego, na to, co zagrają nam rywale, jakaś wymiana słowna na czacie. No my nie wiemy, co tam piszą. Ciężko wyczuć, bo początek może być bardzo ważny. Ten invade może też wiele tutaj wpłynąć, zwłaszcza, że w poprzedniej grze Rokkad próbowali invade'u. O ile się nie mylę. Tak. Znaczy tak widzisz. Braliśmy blue buffa swojego i braliśmy przeciwnika. Tak. Także w poprzednim meczu i jakoś tam daliśmy radę. Tam był Kha'Zix, który nas wyciął totalnie. No Kerb stoi na warcie, patrzy się, nikogo nie widzi. Nie widzę, nie również, słychać. Tak jest, Xaxus naszywane na topie. Klasyg, można tak, by rzec. Tak, klasyg, ale może dojść do slain swapu. Spokojnie, jeszcze za jakieś 20 parę sekund. To jest taki moment odpowiedni. O, Jankos teraz zmierza w stronę buffka swojego, ale trzeba by na pewno. Tak, to będzie blue buff. Nie widzimy swapów, bo widzielibyśmy już tutaj koło Jankosa, jakby się zmieniali zawodnicy. Nie, już za późno jest. Topa i bota, tak. Straciliby oczywiście wave. Czyli bez invade'ów jednak. Tak, no i jednak tutaj agresywnie nie będzie. Nie. Wszyscy z żółtymi trinketami, jeżeli o to chodzi. Przypomnieć można, że gra tutaj Kevin z teleportacją, natomiast zawodnicy Rokkad tym razem bez tego summoner spella. Chociaż na Gambit ten summoner spell był. No i kto weźmie pierwszy, drugi level? Widać, że gra tutaj defensywnie bardziej.
No i Millennium, które nie ma nic do stracenia, tak? I są na ostatniej pozycji, ciężka szansa, żeby cokolwiek wskórać, żeby dojść na górę. Oni są już niestety, no mogą walczyć o siódmą pozycję, ale to jedyne, no nie wiem czy nawet mogą, ale tak czy inaczej, no pozostają właśnie w relegacji i zobaczymy ich właśnie w walce o pozostanie w LCS-ach. Co się dzieje na bocie? No Creighton wraz z J-Rim jakby przepchani, a trzecia minuta wkrótce, dżunglerzy właśnie przy swoich redach i czy Wukong będzie właśnie starał się podejść na dolną linię, żeby wspomóc swoich partnerów po tym redzie? Nie wiem, no ale wiesz, to spokojnie zagrane przez Kranatona na dole, wiesz, on traci tych last hitów parę, ale on je od razu odrabia, bo poczeka na tyle, one nadejdą spokojnie, one czekają na niego, chyba że podejdą aż pod wieżę, wtedy może jest szansa większa, że straci któregoś z tych last hitów na rzecz właśnie wieżyczki. W ogóle powinien być taki mod, że jak wieżyczka zabija moba, to dostaje expa i leveluje, czy to by było nies... To by było so OP. No ale tak jak przewidywałeś, ten Wukong jest w okolicach dolnej linii, jakby na golemach. Pytanie, czy od razu zmierzy w kierunku swoich kolegów, coś tam spróbuje pierwszy gang w tej grze zrobić. On właśnie teraz przeteleportował się w stronę środka. Co tam się dzieje na topie? Kevin na Renektona. 17 do 20, jeżeli chodzi o farmę i tutaj widzimy, że zmierza 8 minionów Kevina na 6 Xaxusa. No już tutaj maleje ta liczba, no i jak to się potoczy, jeżeli chodzi o tą początkową fazę gry, o te farmienie, czy będziemy widzieli agresywną grę, czy jednak pasywne i dopiero będziemy widzieli Fierce Blooda w 12 minucie, jak to było na przykład z Super Hot Crew w dniu wczorajszym. A czy aktualnie to wygląda na spokojną, bardzo spokojną grę, bo po pierwsze nie mamy lane swapów, które powodują jakieś takie agresywniejsze granie. Też to nie powoduje jakichś base trade'ów, wynikają z nich w piątej minucie na przykład dwie wieże, smog jakiś na czwartym levelu i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba chyba klasycznie czekać na jakieś wejście, no i to może nadejść, bo Janko jest teraz stoi na dolnej linii. No na Leone to może być troszeczkę ciężkie, ale nie mówię, że nieudane. Jakby Wander trafił, myślę, że to mogłoby zapoczątkować wejście Jankosa właśnie tutaj. Tymczasem cały czas czekają. I recall z powrotem do bazy jednak odpuszcza Jankos, dolną linię i gang. Nie ma co ryzykować. Piąta minuta to właśnie jest ten czas, kiedy jungler ma coś do powiedzenia, no i widzimy, że Wukong, Jankos oraz Kotenks wrócili do swoich baz, no i tak, Kotenks robi wrejty, na golemy kieruje się Jankos, czy Jankos przyjdzie na topa, ale właśnie Kevin wycofuje się do bazy, no a Wukong, czy on będzie chciał zejść na golemy, no wydaje mi się, że golemy golemy i botlane mogłoby być właśnie zagranie z jego strony. Kevin już wrócił na topa, Chainwest zakupiony. No i tutaj wymiana, Kreton otrzymuje obrażenia, ależ on tutaj z tej plamy otrzymał również. I Celaver wykorzystuje to, że posiada troszeczkę większy zasięg ostrzeliwania przeciwniku, ale widzimy Wukonga. No Wukong, wiesz, generalnie musi się tam pokazywać, to jest jego główna rola. Szczególnie na szóstym, to jest masa obrażeń leci ze strony przeciwnika, ale poczekajmy, bo na górze, z tego co widzę na minimapie, Jankos zmierza już w kierunku Shivany. Czy to się uda, czy przynajmniej wymuszą na Kevinie odpalenie flesza? No jest, flesz już odpalony, Jankos nie trafiony tego oko, niestety, no ulti Xaxusa i pytanie, czy skończy killem, wygląda to, że tak pierwsza krew na koniec. Ale widzimy tutaj na bocie jeszcze Kotes bardzo agresywnie podszedł pod Jinx, no i dodatkowo mamy 2-1 w szóstej, no za chwilę, siódmej minucie jeszcze pozostało nam 15 sekund, ależ nieźle tutaj rozegrali, no Kotenks nieźle agresywnie pod tą wieżę, pod Celavera podszedł, BF Sword właśnie u Jinx, no i widzimy, że Jairi na Wandera będzie walczył, no Kraton już tutaj stara się ostrzeliwać Wandera, oj, czy Wander da radę, zobaczmy co się działo na tym bocie, wejście Kotenksa bardzo agresywne, widzimy, że Jairi dobrze to wszystko wykorzystał, no i Kotenks jakby tutaj nie miał cooldownów, albo nie no, po prostu flash i dodatkowe wejście, haras przeciwnika, no Wander był na miejscu, także mógł zareagować.
fajna decyzja, bo jednak wymiana jungler za AD carry to się Millennium opłaca moim zdaniem, bo Salaver traci wtedy last hit, kiedy one idą pod wieżę i tak dalej, chociaż jak widzimy to ma ich troszeczkę więcej niż Lucian. Co nie tak zmienia jest. Faktu, że to jest bardzo fajna wymiana w stronę carryjącego, czyli tej takiej, no, teraz trochę niby najważniejszej postaci w grze, bo się nam to pozmieniało do zeszłego sezonu. Zresztą to zawsze wspominamy. Miejmy nadzieję, że dzidy Overpoa będą trafne i miejmy nadzieję, że to nie będzie tak jak właśnie Selfie, że dawał jakby szansę przeciwnikom. O, on jest w nieformie i możemy w niego atakować i miejmy nadzieję, że Overpoa będzie dzidował jedną za drugą. Właśnie on gra na Lulu, gdzie tam jest dzidowanie troszeczkę cięższe, bo ona może sobie spolimorfować swojego przeciwnika, albo przynajmniej zagrać na siebie shielda. Zobaczmy, co się dzieje tam na topie. Xaxxes na Kevina, no i walka cały czas trwa. 43 creepy do 61 ze strony Renektona. Posiada nieco więcej Contengs właśnie na redzie. Czy będzie wejście na mida, ale on to jest zbyt popchany, żeby mógł cokolwiek powiedzieć. No właśnie, no więc jeżeli chodzi o last hity, no to tutaj ładnie rokat u góry, tak jak wspomniałeś. Ciekawi mnie, co z tym środkiem, bo tam Kerb, no, powiem ci, Over musi nadrabiać jakimś cudem, nie wiem, i po raz trzeci dzisiaj widzimy Nidalkę, w sumie nawet z rzędu. Pytanie, czy to się uda Rokatom wykorzystać tak, jak to miało miejsce Gambit na nich, czy Over tą postacią sobie zagra. No, bo jak masz Nidalkę w drużynie, to musisz tak specyficznie grać, musisz sporo pułkować i tak wykorzystywać te aspekty gry. Kurczę, mi coś spóźnia ten Cleanfeed, powiem ci szczerze. Staram się gdzieś synchronizować do ciebie. No. U mnie jest 9.20 już. Wander warduje sobie krzaki na dole. Janko zniszczy wizję. Jairi chyba zostanie złapany. Nic z tego. No i jak to dalej wygląda? Ward ze strony Jairiego, ale widziany przez nas. No, tymczasem Kraton. To jest dziwne, kiedy Selafer ma jednego deada na koncie i więcej last hitów, niżeli Kraton właśnie. I wejście agresywne właśnie pod Jankosa, dobrze streszowo, cyklon w ogóle dobrze wykorzystany, ale Jankos był na posterunku, wykorzystał swojego flasha, który ma pod klawiszem F i nieźle to wszystko zostało rozegrane przez niego. No widzimy, że chyba Dragon będzie podejmowany przez nas, tak się właśnie dzieje. Overpoa powinien właśnie wykorzystywać to, że jego postać potrafi pokować i dodatkowo dawać życie, to znaczy uzupełniać te punkty życia. Widzimy, że kolejne podejście pod tym Dragonem, zamknięci jest. Jesteśmy jakbyśmy tutaj kanapkę. Pamiętajmy, że Kevin ma teleport, także on może to wszystko użyć. Kerb właśnie z drugiej strony. Jairi mógłby zagrać Solaflame, 6 level. Jak to dalej się potoczy? Czy będzie wejście właśnie na Kerpa? No to nie jego życie. Z drugiej strony Wander został właśnie przyssany. Solaflame został rozegrany. Spill Shield i właśnie Kotenk zniszczy naszego supporta. Jak to dalej się potoczy? Oj, my jesteśmy przepchani. No i Millennium jakby chciało robić tego Dragona? Chociaż czy Jankos i Overpoo wykorzystają? Ach, ten kokon jednak trafiony w klona. No, bardzo ładna reakcja widać tutaj, bez, no, pół sekundy spóźnienia i kokon mógłby doprowadzić do jakiegoś łatwego fraga dla zawodników Rokat. No, 2-2 i Rokaci prowadzą od początku gry. Ciężko, ale jednak im to wychodzi. No ja dalej, no, ciężko też mi się w tym meczu jakby po której stronie tutaj opowiedzieć, bo tak jak wspominałem, i Millennium chciałbym, żeby Super Week zakończyli z dobrym dorobkiem, mimo że na ostatniej pozycji się teraz plasują. Jak również chciałbym, żeby Rokaci tutaj zwyciężyli i zyskali lepsze seedowanie w późniejszych rozgrywkach playoffowych. Także aktualnie trochę chwila w pokoju. Oczo, zobacz, co tu się dzieje na środku. Chciał to nas zaskoczyć, taki agresor właśnie z tego zawodnika. 2-1, no i on znowu zaczyna brać wszystko, co popadnie. No, czyżby tutaj właśnie ten kontekst miał być tym kluczem do wygranej gry? Zobaczymy, bo Millennium jakby chciał tutaj robić tego smoka, ale po drugiej stronie Wander wszystko widać na wardzie. Janko z drugiej strony, również zauważony, sprawdza Spiderem.
Van der zagrywa Pinka. Jak to dalej się potoczy? Celaver 87 do 82 ze strony Luciana. Ta farma, no nieco więcej posiada nasz polski zawodnik z polskiej drużyny niż ten, który właśnie gra w europejskiej. 4 fragi na chwilę obecną, 1 do 0 dla Timu Roka, 13 minuta wkrótce, mamy 2000 przewagi, jeżeli chodzi o pieniążki w sakiewce. Czy będziemy starać się kogoś złapać? Nie, chociaż tutaj widzimy, niszczymy wizję, nieźle na to wszystko. Wander ma oko, są wardy zagrane i wie, gdzie właśnie tych wardów ma szukać. Taka jest główna rola tak naprawdę supporta, walka o wizję w tym wypadku, do tego dojść jakiś dobry binding. No, obydwa teamy grupują się właśnie w okolicach tego środka i miejsca, gdzie jest smok. No, czy będzie podejść na to wieżę? Stoi Kotenks. No, próbuje odcinać od tyłu. No i to się może udać, zobacz, wskakuje na Celavera, on odpalony shield, ale to mu za bardzo nie pomaga w obrażeniach fizycznych, które jednego lecą, oj, zginie tam niestety Celaver. 3-2. No i odpowiedź Millennium, natychmiastowa. Ale mamy oczywiście odpowiedź w wieżach oraz zabieraniu buffów. Zabieramy oczywiście blue buffa zawodnikom Millennium, ale oni nas tutaj w dwójkę atakują środek. No czy Jankos będzie chciał agresywnie podejść pod przeciwników? Nic z tego. Millennium robi Dragona w dwójkę, w trójkę już czwórkę robią. Czy ktoś tutaj będzie chciał zejść? Widzimy, że Super Mega The Dragon zagrany na Kotenksa. Kevin z drugiej strony zamyka to wszystko. Topnieje życie na tym Dragonie. Wejście na Kerpa. Wildbrow został rozegrany. Zabiera właśnie już tego Dragona. Widzimy, że Morgana nieźle zareagowała właśnie na śmierć Lulu, zabiera ją, widzimy, że jeden, czyli pierwszy dragon na konto, aż tutaj flesze są używane, pierwszy dragon na konto drużyny Millennium, no i w końcu Millennium się zdecydowało zabrać go. No, było nieźle, powiem szczerze, i Millennium odgryza się, chociaż są w odwrocie, odgryzają, smok jak najbardziej, 15 minuta. No i zobacz, co zrobi Jiri, czeka. On ma wizję, on wie, że tu się coś dzieje. Jakby próbował ewentualnie stylować tego Reda sobie, znaczy stylować go, po prostu wziąć, ale niestety supportem nie jest takie łatwe. W obliczu zagrożenia Celaver nad środkiem, zabrana wieża, odpalona pasywka. Także bezpiecznie tutaj, na tym środeczku. Jaka będzie dalej decyzja? No, nie mamy smoka, w związku z czym... No i widziany ping, tak, trzeba go wziąć, darmowe 30 zł. Myślę, że kolejne parę minut spokoju tutaj będziemy mieli. Tak jest, będziemy czekali na kolejny objective, no ale my jako drużyna będąca wyżej nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Millennium sobie tutaj hulało jak chce. No, Millennium już tutaj zniszczyło Alliance na Summoner's Rift w dzisiejszym dniu. Czyżby Rokard miało być kolejnym celem? 2000 przewagi ze strony Rokard, jeżeli chodzi o Golda, 3 do 0 w wieżach, 15 minuta na naszych zegarkach. Już 20 sekund po, no i jak to dla się potoczy, 2-1 posiada Kotenks, on posiadał w meczu z Alliance naprawdę dużą liczbę tych zabójstw i on jakby tutaj był właśnie tą ikoną tej drużyny, a to dopiero zawodnik, który debiutuje w LCS-ach i rozgrywa, no pierwsze skrzypce w drużynie, no wiadomo, powinien coś takie rzeczy robić, no tutaj 1-1 Kevin czy Xaxus. 10 czy 11 level, jednak tutaj przegania Kevin Xaxusa. Czy będzie jakieś wejście junglerów? Oj, tutaj wardy. Ach, myślałem, że będzie chciał agresywnie podejść pod niego, ale nic z tego nie będzie, nic z tego nie wyniknie. No a na midzie, co się tam dzieje? No, Overpop posiada blue buffa, czy on będzie dzidował swojego przeciwnika, czy jednak miniony? Jest jakiś tam sposób na wykorzystanie właśnie tych dzid na miniony, no czemu by nie? No fajnie by było, jakby siadały na przeciwnikach. Znaczy zobaczymy w fazie późniejszym, generalnie. No wiadomo. Jeżeli o to chodzi. Dzidy w lejcie to jest to. A teraz trochę overtraci tych last hitów mimo wszystko, ale zobacz, jaka tam jest przepaść na górze. Właśnie, rynek tą z tą Shivaną. To jest to. Mimo, że na Makila do przodu, tam jest największa ta różnica. Oj, będziemy mieli tutaj 2-2. No, na to wygląda. Jankos zauważony, Kotenks chyba również. Oj, czy będzie tutaj właśnie slice and dice, ale... Mamy klona. No i nic więcej, no musimy czekać na kolejne obiektywy, które
jedna z ekip musi dokonać. No, Millennium ma pierwszego smoka, a my czekamy na respawn kolejnego. No, miejmy nadzieję, że za jakieś 2:30, 3 minuty, czy 30, coś w tym stylu, że wkrótce się pojawi ten smok, ale sądzę, że za chwilę powinien być timer i my powinniśmy przejąć pałeczkę nad tym smokiem. Oj, tutaj Jerry czy Janko został złapany. Kotek, czy będzie cyklon, bo Wander z Celaverem dochodzą. Ach, tutaj te kogony nie trafiają nikogokolwiek. I no, jedyne co zabierzemy to na pewno 30 golda. I dalej dalej nic. No, 2000 przewagi w goldzie ze strony naszej ekipy. 18 minuta wkrótce. No, bylebyśmy się nie dali rozkulać drużynie Millennium, bo będzie nieciekawie. Generalnie tak jak mówisz, powiem ci, że ta gra się nam uspokoiła od czasu tego, co miało nic na smoku. Tutaj była szansa na jakąś większą walkę, no nic z tego więcej nie wynikło. Ja cały czas czekam na to. Jaką masz mieć? 18.04? 5? 09, 10, 11. Okay. Zobacz, ja że... 2-1 posiada Wukong, a 2-1-0 posiada Morgana i to jest dosyć ciekawe, że dwa fragi właśnie wystąpiły po stronie naszego supporta, a nie na przykład Kerry, na przykład Nidalee albo Jinx. No, widzimy, że nas nasz jungler posiada 1-0-1, no. Jankos, bylebyś tutaj odgrywał pierwsze skrzypce jak Kotenks, bo 19 minuta tuż, Dragon tuż, no a my tutaj mamy dopiero 6 fragów. Miejmy nadzieję, że przy Dragonie to się jakoś tam nam rozhula to wszystko. Jak to wygląda z Goldem? Och, nie zauważyłem przez moment. A tak czy inaczej, musimy dzidować Overpoł. 50 sekund do smoka. 49. No, już sekundę. Okay? O, to git w końcu. Rozjeżdża się czasem ten i trzeba pod tym powalczyć. Okej, okay, dobra. To wracając tak do gry, no na górze odwieczna walka tych grubasów, tanków, czy jak ich tam nazwiemy, między sobą. Tymczasem, no, smok będzie i pytanie, kto zacznie walczyć tą wizję, tam troszeczkę jestem skłonny stwierdzić, że Rockard mają lepszą wizję, bo w okolicach tam wejścia mają jednego pinka. Nie wiem po minimapie, czy ten jeden ward ze strony Millennium jest rzucony centralnie w środek tego smoka, wygląda na to, że tak, więc jednak to oni widzą, co się dzieje na smoku. Ciężko wyczuć z tego Klinfida, wybaczcie. Tymczasem Wukong też tutaj w okolicach już smoka się kręci. Ward challenge przez moment mieliśmy. Tak, jest ten wardzik, jest. Także za sekundę mam smoka, już powinien być. I jaka decyzja? Silver jest cały czas w pobliżu, no ale czy Kraton będzie mógł odblokować? Cały czas mamy wieżę na dolnej linii, która pomoże w obronie przed tymi minionami. Sporo obrażeń leci w stronę wieżyczki. Kotenks na klonie wycofuje się, mamy life na Dragonie, 3-3, czyżby Nidalee już schodzi. No, da na pewno tego blue buffa, czy będzie oczywiście dla Overpoła, no a my musimy walczyć o objective, jakim jest Dragon i drużyna Millennium całkiem dobrze o tym wie. Xaxis dopiero schodzi nam tam, a Kevin ma możliwość zagrania teleporta właśnie pod tego Dragona, ale te życie topnieje, no i nic z tego więcej chyba nie zrobimy, ajajaj, blisko było. A czy próbował Lucian, no ale ten strzał, jego ten taki, ta gwiazda, czy jak ona tam się nazywa, leci, to no nie ma takich mega obrażeń, jak nie wiem, byłoby to ulti jakiegoś Ziggsa, czy coś w tym stylu, bo Ziggsa styl już widzieliśmy w tym dzisiejszym dniu. Także lightowo, smog dla Rockard. Darmowe złoto 21 minuteczka. Na kolejny kill, bo w tym tutaj na razie słabo, ale prowadzimy bardzo, ale to bardzo w wieżyczkach. 3-0 to jest bardzo ładny wynik w tym momencie. Tymczasem u góry, no, Xaxu spora przewaga w last hitach nad Kevinem. Teraz próbuję go tutaj gonić. Pytanie, czy go dogoni? Widzę, że go próbuje tam gdzieś over zakleczyć, no ale Kevin, czy on użyje ulti, będzie skakał tutaj przez to przejście? Tak na to nam wygląda. My mamy pierwszą wieżę na konto Millennium. Kevin zużył swojego ultimate, żeby uciec przed dwoma zawodnikami. Rockard, no, 3000 przewagi nadal my posiadamy. No, bylebyśmy tutaj jakoś jakieś split pushy zagrali. Oj, no, czy tutaj będzie właśnie. A, Lekotenks właśnie na tym klonie został złapany. Czy Jankos dogra dobrego kokona? Kokun. Nie trafione. Ale overpo, wow. Ależ tutaj się to wszystko obraca, Overpoł, czy on tutaj przekasa nam dalej, oj, jeszcze został podpalony, flesze tutaj się palą jeden po drugim, dodatkowo Ignite dotrzedł,
ze strony Kerpa, ale Overpole to jest Nidal i on może się wyleczyć. No i dlatego się banuje Lulu. Tak? Tu to widać było po tej lekkiej wymianie jeden na jednego. No i co dalej? Czy tutaj będzie grane jakieś grupowanie przez zawodników Roka? Widzę, że próbuje gdzieś tutaj grupować Over w stronę tego buffka zawodników Millennium, tymczasem na dole w trójkę. Już zawodnicy Roka, Kraton nietrafiony tym kokonem było blisko. No i Over znowu z Kerpem walka, jeden na jednego. Obydwie zawodnicy mają po buffie. Ale dalej nic więcej się nam tutaj nie dzieje. Taki smutek, langweilish. No, zobaczymy na obcie trzech zawodników Rokat na samego Kreatona. Z drugiej strony dochodzi Lulu oraz jungler drużyny Millennium. Widzimy, że Leona również stara się tam dojść, ale zauważeni wszyscy. Czy my zdołamy coś tutaj odegrać, jakąś główną rolę na tym bocie? Bo pozostaje nam czwarta wieża do zbicia, a głównie druga na dolnej alejce. No, czy my zdołamy coś takiego właśnie zrobić? No, cały czas pamiętajmy, że Kevin posiada teleport i Xaxus cały czas musi schodzić, jeżeli chodzi o te wymiany 4v5, 4v4. A no i wtedy, kiedy dochodzi Kevin, to może spokojnie sobie zagrać teleporta, albo nawet to inaczej będzie wyglądało, kiedy on będzie walczył z nami, on zniszczy nas, no i Kevin będzie się teleportował właśnie na linii, gdzie będzie mu dogodnie. Tak czy inaczej, 24 minuta za moment, no i cały czas czekamy, no objective za objectivem, nikt tutaj nie chce oddać żadnego objectiva oraz nie dać ciała, bo no... Byłoby to całkiem możliwe, nie widzimy tutaj totalnej dominacji, widzimy tutaj takie 50-50 po jednej i drugiej stronie, chociaż no Rokat 3000 więcej, jeżeli chodzi o Golda i 3 wieże posiada, czyli o 2 więcej od Millennium, no a Millennium jakoś tam małymi kroczkami. No, liczymy na to, że zawodnicy jednej i drugiej ekipy zagrają nam naprawdę niesamowite widowisko. Zrobię niesamowite widowisko, jeżeli chodzi o tą grę. On złapany w tym momencie Kevin, no i w końcu udało się go złapać. Cała frame tutaj, dodatkowo Jerry dochodzi. Masło maślane, jeżeli chodzi o język. Ach, zaplątałem się. Nie przejmuj się. Ważne, że no, mamy... Co to się dzieje? Co? Naprawdę to robią? No... To jest odważna decyzja, naprawdę odważna. No tu jest Kotex, no jeżeli on właśnie slashował, on jedyny ma smite'a, który mogły przerwać zawodnikom Roka zaraz w robieniu tego na Shora i wygląda na to, że oni go wezmą, jest wejście, mają na Shora! Cóż tu się dzieje? Graton teraz powiększony, no ale to mu wiele nie daje. O właśnie, został zlikwidowany, Kevin, Jerry wchodzą jeszcze na cela Vera, z drugiej strony jest Wukon, ale on w ogóle nie chce podjąć jakiejkolwiek walki, Kevin ucieka, ale w ogóle tutaj nie trafiona ta Jira, Kevin na W, ach, nie trafiony Kevin cały czas ucieka, 5-3 na konto drużyny Rokat po tym całym fajcie na Baronie, można by rzec, nie wiem, czy fajcie Kerby omija te Jidy, no tutaj Millennium jakby, nie wiem, miało jakieś manipulatory na te Jidy, w ogóle nie trafiane. O, czy będzie teraz? Będzie Cougar? Tak jest. No i jeszcze mamy topa. Wyjaśnia, bardzo wyjaśnia. Tak, ten top totalnie za darmo teraz wzięty. Zobacz, jak Rokat bardzo ładnie, po tej naprawdę odważnej decyzji, ryzykownej z Nashorem, udaje się im przeciwnego junglera jakby zamieść gdzieś tam z boku, ty tu zostań, nie podchodź i tym samym spora liczba złota znowu wpada do sakiewek z czerwonej drużyny zawodników Rokat. No bo szczerze mówiąc, jeżeli Kotengs wbiłby nam do tego Baron Pita, no to byłoby niekolorowo, bo on by mógł nas podbić i Millennium mogłoby wykorzystać szansę, że Jankos nie mógłby użyć swojego smite'a na czas. Tak czy inaczej, dobre wykorzystanie Super Mega The Draket i gonienie przez Overpoła. No i tak właśnie się stało, że na nasze konto, na nasze postacie polskiej ekipy pojawił się Baron Buff. No i jeszcze dodatkowo mamy Dragona, także spokojnie, pieniążki cały czas powiększamy. Czy to będzie 2000 za moment? Bo widzimy, że tutaj za chwilę 10 tysięcy, czyżbyśmy mieli? No, mało brakuje, No, 2 na 3 smoki dla nas, do tego jeden z baronów. Bardzo ładnie. Rokat stabilnie, teraz górę wystarczy, żeby bronić. Zobaczmy, Millennium nadchodzi w trójkę, w dwójkę. Czają się w krzaku.
No tak, chcą tutaj Beta na Xaxusa zagrać. Nie ma tutaj kompanów ekipy Roka, czy będzie? No zobaczmy, bo Xaxus troszeczkę przytrzymuje Millennium. No tutaj Kotex otrzymał potężne obrażenie, ale my siedzimy cały czas na midzie w czwórkę i Xaxus spokojnie powinien sobie dać radę. Oho, ależ Celaver tutaj bije. No wygląda to teraz bardzo, ale bardzo słabo dla mnie, mimo że kibicowałem im, żeby zrobili 4-0 super weeku. Wygląda to, że się nie uda, tam jakieś flash lecą, coś się dzieje. Koteng. Koteng ucieka, ale w ogóle nie zainteresowani są zawodnicy Roka, no i są zainteresowani właśnie tym topem, gdzie jest sam inhibitor. Widzimy, że na konto Celavera właśnie wpada nam Jiri, no inhibitor na konto Roka. Czy my to kończymy? 10 tysięcy przewagi w goldzie, 7-3, 10 fragów na chwilę obecną widzimy. Widzimy, że dodatkowo Xaxus tankuje tą wieżę na środku, no i my chyba odepchnięci zostaniemy, a chociaż czekamy na falę minionów. Zobacz, co się dzieje na bocie. No, ale to nie ma większego znaczenia tak naprawdę. W tym momencie Sierż jest odpalony przez zawodników Roka, góra jest spuszowana, a środkiem wystarczy wejść i dokończyć. Dokończyć dzieła. Tyle, tutaj nie ma więcej nic do powiedzenia. Przegrali pierwszą gierkę zawodnicy Roka, druga wygląda na to, że potoczy się już po ich myśli. Ponad 10 tysięcy złota przewagi na ich koncie, także nic, tylko czekać na to, aż pięknie sfiniszują tutaj. No, Rokat niesie tutaj odpowiedział na to wszystko, no na coś, co żeśmy się w ogóle nie spodziewali, to na pewno będzie ten Baron. Super Mega Dead Rocket przeleciał przed nosami zawodników Millennium, no i zaczyna się inicjacja ze strony Kotenksa. On w ogóle został zlikwidowany, tak czy nie, o, jego życie cały czas stopnieje, tak właśnie, jak on skakuje na niego, Kreaton jest z drugiej strony, tutaj ostrzeliwuje naszych zawodników, ale widzimy, że Vander jeszcze tutaj go podpala, jest klatka, double kill na konto Nidalee, no i my kończymy tą grę, panie i panowie, najprawdopodobniej i inhibitor na pewno nam tutaj zniknie, fala minionów idzie, kolejna z bota i, przepraszam, z mida i topa, dodatkowo tutaj staramy się jakoś odpowiadać na ataki naszej przeciwnej ekipy, ale oni już są tutaj totalnie zmiażdżeni przez naszych polskich wojowników. GG Worldplate! Bardzo ładnie Roka zagrali tą drugą gierkę w dzisiejszym dniu, czwarty mecz, nic dodać, nic ująć, Nidalka jednak się sprawdziła w ich wykonaniu. Tak jest, drugi czacie. GG, well played. Zasłużony. Zadowolone miny. Idą teraz podać piątki fair playowe.